Piotr Widacki, dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas, dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że Pana instytucja tworzy kodeks dla startupów. Co to takiego? Tak, rzeczywiście. Nawet nie tworzę, ale już stworzyliśmy. 3 tygodnie temu ogłosiliśmy kodeks współpracy ze startupami i to jest zestaw zasad, regulacji, umów, procesów, procedur, ale również takie nowe podejście w banku, nowa kultura, która właśnie otwiera bank na efektywną współpracę z młodymi firmami, ze startupami. Na czym polega to nowoczesne, otwarte podejście? Czym ono się różni od tego, co było do tej pory? Więc my współpracę ze startupami zaczęliśmy już mniej więcej rok temu i przez ten rok mieliśmy kilka wdrożeń. Już kilka rozwiązań jest dostępnych czy dla naszych klientów, czy usprawniają one procesy wewnątrz banku, ale zauważyliśmy, że ten proces nie jest efektywny, że zarówno my tracimy energię, zasoby, czas niepotrzebnie, jak i startupy niepotrzebnie właśnie tracą energię, czas, zasoby. Brakowało tego dopasowania. No, traktowaliśmy startupy podobnie jak duże korporacje. Czyli traktowaliśmy startup, mały startup składający się z kilku osób, działający od roku czy od 2 lat, tak jak na przykład Microsoft, IBM czy inne wielkie korporacje. I zauważyliśmy, że to jest nieefektywne, że trzeba to zmienić, że musimy przygotować proces specjalnie dla startupów, uprościć go, zmienić trochę pewne wymagania, obniżyć te wymagania. Bardzo często zdarza się tak, że przecież dział prawny banku jest większy, ma więcej ludzi niż cała załoga startupu, więc no, musieliśmy się dopasować do naszych partnerów po to, żeby ten proces był efektywny, żeby umożliwić właśnie łatwe i szybkie przede wszystkim połączenie i tworzenie nowych rozwiązań. Proces decyzyjny i formalności to są często te kwestie, które zniechęcają do współpracy z korporacjami. W jaki sposób Wy sobie z tym radzicie? Tak, no po pierwsze musimy zrozumieć, że korporacje i startupy operują innymi jednostkami czasu. Dla nas, dla dużych firm, dla banków szybko, to znaczy miesiąc, kwartał i to nazywamy, że coś dzieje się szybko. Podczas gdy startupy nie mają tyle czasu, dla nich szybko to jest dzień, maksymalnie tydzień. Więc po pierwsze dwie strony muszą dojść do porozumienia, zrozumieć, że mają inne jednostki czasu. Jak to dalej uprościć? My mamy taką zasadę, że dajemy, jakby przydzielamy startupowi takiego opiekuna, który przeprowadza go przez cały proces, określa, jakie są wymagania, pomaga spełnić te wymagania, po prostu skraca tę drogę dotarcia. Powstał zespół cyfrowej transformacji. Zasady współpracy na linii korporacja-startup. Teoretycznie już z samej nazwy wiemy, na czym to polega, ale praktycznie okazuje się, że trzeba było to jednak spisać. Tak, bo to nie są tylko dobre praktyki, to nie są tylko zasady, ale to są też dokumenty, to są też procesy, które muszą być, czy procedury, które muszą być w banku spisane, więc to wszystko, co wytworzyliśmy podczas tego roku współpracy, postanowiliśmy spisać, postanowiliśmy stworzyć formalnie w banku jako procedury, jako instrukcje, jako wzory umów, wzory dokumentów, opublikować część z tych zasad na stronie internetowej, którą mamy dla startupów. Startupy tam mogą się dowiedzieć, jakich technologii szukamy, na co w danym momencie zwracamy uwagę, w jaki sposób do nas aplikować, z kim się kontaktować, jak wygląda proces. To z jednej strony pokazujemy to naszym partnerom, startupom, a z drugiej strony, i tutaj jest nie mniejszy wysiłek, pokazujemy, edukujemy naszym pracownikom, ludziom w banku. To tak jak już wspomniałem, że startupy to nie są duże korporacje, że te zasady powinny być inne. I na tą edukację też poświęcamy dużo, dużo czasu i energii, tym samym zmieniając kulturę organizacyjną naszej firmy. Skoro zespół został powołany, procedury spisane, dobre praktyki wdrożone, no to teraz jestem takim startupem i zastanawiam się, chciałabym współpracować z tym bankiem, tylko że bank to moloch. Co ja mam zrobić? Gdzie postawić pierwsze kroki, żeby móc wejść we współpracę technologiczną z bankiem? Już mówię, więc proponowałbym najpierw odwiedzić naszą stronę,
www.bgzbnp.paribas.pl/startupy i tam ogłaszamy, jakich technologii, jakich rozwiązań w danym momencie szukamy. A szukamy na podstawie potrzeb, które zbieramy w banku. I tutaj też zmieniliśmy podejście, jeszcze dodam. Na początku, jak zaczęliśmy działać, zaczęliśmy scouting na rynku. Zaczęliśmy szukać ciekawych, innowacyjnych rozwiązań na rynku, przynosić je do banku, proponować ludziom z biznesu, może wdrożycie to, może to, to jest fajne, to jest ciekawe, to jest innowacyjne. I zauważyliśmy, że to nie działa, bo nasi ludzie, no oni już mieli swoje plany, mieli swoje budżety, mieli swoje cele i my nie, te rozwiązania, które przynosiliśmy, nie wpisywały się w to. Więc zmieniliśmy podejście. Teraz zaczynamy od wewnątrz. Sprawdzamy w banku, jakie są projekty, jakie są potrzeby technologiczne, ogłaszamy to na rynku i zbieramy rozwiązania, zbieramy startupy, które właśnie pracują w danym obszarze. I co 2 miesiące organizujemy coś, co nazywamy Office Hours, czyli przeprowadzamy taką sesję z wybranymi startupami, skupioną na danej technologii, na danych rozwiązaniach. Zapraszamy na to ludzi z biznesu czy z IT, z naszego banku. Mamy godzinę rozmowy z każdym startupem, które już są przygotowane i wiedzą, czego szukamy, więc to nie jest taka zwykła prezentacja produktu czy sprzedaż, tylko to już jest nastawione na szukanie wspólnych rozwiązań. Z tych startupów, które się prezentują, wybieramy te najbardziej interesujące. Przechodzimy do dalszej dyskusji, do dalszych warsztatów. Podsuwamy już gotowe wzory porozumień, wzory umów. Nie tworzymy ich z każdym startupem od zera, nie tracimy na to czasu. Podpisujemy i zaczynamy pilot, zaczynamy proof of concept na specjalnym, dedykowanym środowisku, wydzielonym środowisku IT, wydzielonym z banku, gdzie bardzo łatwo podpiąć się startupom i bardzo szybko jesteśmy w stanie sprawdzić, dana technologia, dane rozwiązanie działa, nie działa, jeśli działa, idziemy dalej, wdrażamy na produkcję. I tak w skrócie wygląda ten uproszczony i efektywnie działający proces. Czyli co, jeżeli jestem takim startupem, który ma pomysł, uważa, że ten pomysł mógłby kupić bank, to wchodzimy na stronę internetową, odzywamy się do Was, spotykamy się i działamy wspólnie. To jest jedna z dróg. My jesteśmy też obecni na wielu konferencjach startupowych, tak jak na Impakcie w Krakowie czy na innych. Zwykle mamy swoje stanowisko, mamy ludzi, którzy są tu po to, żeby szukać rozwiązań, żeby rozmawiać ze startupami, żeby potem przynosić te rozwiązania i prezentować je dalej w banku. Więc to jest druga droga dotarcia do nas. To w takim razie już wszystko wiemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i zachęcamy do tego, żeby postawić te pierwsze kroki wraz ze swoim biznesem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.